jedziemy na Allianz Arena przez English Garden i właśnie wjeżdżamy do tego olbrzymiego ogrodu. Zobaczcie, o tutaj stoją ławki już na Oktoberfest. Niesamowicie ciągnące się kilometrami ogrody English Garden. Coś pięknego, to jest kapitalny pomysł. Można naprawdę tutaj jechać wśród zieleni, a skołuj z miastem. Bojdas, pokaż. Dobrze. Prawidłowo zbliżamy się do Allianz Areny. O kurczę. Wolno. Dawaj, Monika. Przytrzymajcie mamie. Przytrzymaj, bo mama nie da rady. No i oczywiście wy głupowy człowiek. Mamy się do zakładu pracy Roberta Lewandowskiego. Ja muszę ci zrobić zdjęcie, Wojta, z tym napisem i... Szkoda, że piłki nie widzieliśmy. Los Nymphenburg, bo zawsze o tym marzyłam. Dobra. I żebyśmy przejechali sobie, chociaż to jest to Neue Pinakotheki, Alte Pinakotheki. Byliśmy chyba już tam wczoraj, mi się wydaje. Blisko. My tam przyjeżdżaliśmy koło tego. Takie brzydkie, monumentalne budynki. Gdzie my teraz jedziemy? To jest takie, wytłumacz takie muzeum, wiesz, nie? Kultura, tam sztuka i tak dalej, nie? Muzeum BMW. Przejażdżka po Monachium. Jesteśmy na Marienplatz i oglądamy niesamowicie wysoki kościół Marienkirche. Pokazanie tego. Taka sama jak w filmach, jak w wszelkich wzdychaniach Amerykanów, którzy marzą całe życie, żeby wyrwać się z obrzydliwego Nowego Jorku czy innego San Francisco albo Filadelfii i przyjechać tutaj, zobaczyć to dziwo. Zbliżamy się do Castellón albo Fiboki, albo Fibochi i to jest tematem naszego zakładu. Jeśli Fibochi, to nic się złego nie stanie. To jest totalne pustkowie. Ciekawe, czy Wojtek sobie poradzi.
Arezzo. Wspinamy się do tego starożytnego miasta na główny plac, placca. Cały czas pod górę. Tam Wojtek walczy dalej. Starożytny portal katedry świętego Piotra i Donata. Teraz przyjechaliśmy w miejsce, gdzie łączą się dwie wielkie płyty kontynentalne. Zaraz Państwu to pokażemy. Uwaga, tutaj kończy się płyta. Tutaj może to jako, uda mi się to pokazać. Tu widać dokładnie, jak biegnie ta krawędź pomiędzy litosferą europejską i azjatycką. Piękne to miejsce i jakże też geologicznie naznaczone. Zobaczcie to, zaraz wam zaprze trochę deszcz. No. Jak oni takie schody przyszykowali. Zobaczcie, jakie te mury były grube. Zobaczcie tutaj to przejście. No, masz zakres wiosny. A tutaj zobaczcie tymi czterymi drzwiami. Gladiatorów się odbywały. To będzie za chwilę, mi się wydaje. Walki gladiatorów. No zobacz, tutaj wszyscy siedzą. Na środku? Nie wiem. Zobaczcie, tu są jakieś takie ustawione ławeczki, ludzie siedzą. Tak jakby się coś tu miało dzisiaj odbywać. To jest pierwsze miejsce we Florencji, które robi wrażenie absolutne. Niesamowite. Tłum ludzi, ale ta katedra jest olbrzymia. Katedra we Florencji. Chioggia, Wenecja jest jeszcze o wiele dalej. Adriatico, Wojtko, Polakko. No, dobrze. Z prawej morze, z lewej morze. Laguna Wenecka. Nie wiem tak za bardzo, czy tu wolno rowerem jechać, ale żadnego znaku nie widziałem. No. Pokażcie swoje ryjki świńskie. Thank you.
Oto nasz hotel Garni Roberta w Dolomitach. A tutaj teraz niesamowita panorama na początek wejścia na Marmoladę. I tu jest kolejka linowa, która kursuje co jakiś czas. Tu się można tak spalić. Wojtek Wędrowniczek. O, tu, no może nawet tak, no. Ej, ale tam budka pasterska. Ale tam w tym domku ktoś mieszka. Bo tam są kwiaty. Tu nikt nie mieszka poza tym domkiem chyba, bo tam są kwiaty. Ale ładny ten domek. Natalina. Docieram do podnóża Viaferaty delle Trincie. Na tą skałę trzeba będzie się wspiąć. No, zaczynamy Viaferatę. Ale to jest... Tak nie wygląda niepozornie na tym, ale to jest pionowa ściana.
sipsiał. Do menu. Dekuju. Jasný. I piękna grań z drugiej strony. Coś takiego. Rewelacja. Pozostałości starej budowli z czasów I wojny światowej w niespotykanym miejscu dosłownie. Tam jest przepaść ze wszystkich stron. Nie mówiąc o tym, co jest za mną, postaram się to pokazać. Jestem przypięty do tej liny, więc nic mi nie grozi. O, to jest za mną pionowa drabina. I jeziorko widać, tam takie widać. Ostro. Lubię to. Niesamowity widok. Pionowa ściana w dół. I takie coś. I taki gzym. Niesamowite miejsce. Niesamowita historia. Spróbuję to pokazać. Stawię tylko tutaj kask. I uwaga. Przejdę pod tą belką. Co tu jest napisane? 1915-1916 Shina Battery. Ktoś to wygrawerował. Tu była jakaś bateria przeciwpancerna. Teraz jeszcze zobaczymy tu takie przejście. Idę w miejscu, gdzie kiedyś żołnierze tymi tunelami chodzili. Jasny gwin. Tu były ich przejścia. A tu mieli takie małe okienka do obserwacji i strzelania. Spróbuję na to. O, teraz. Widać, że tutaj była możliwość obserwacji okolicy. Wycofujemy się. Przejście. No, tu byli nieźle zabezpieczeni. Tam wyjście jedno. Przejście korytarzem do następnej baterii przeciwpancernej albo strzelniczej. O! Cały czas nad Marmoladą krążą helikoptery. Przypuszczam, że tam cały czas trwa akcja. Piękna ścieżynka teraz już. Ta marmolada z jeziorkiem. No to są właśnie włoskie wiaferaty. Coś cudownego. W takich okolicznościach przyrody schodzimy w dół, przepinając w ten sposób lążę. Nie wiem, czy tu coś będzie widać, ale słynny tunel na wiaferacie. Stąd przyszedłem, idziemy tunelem. Coś takiego. Na schodach, w górę. Teraz nie wiem, czy tu. Diabli wiedzą. No tu raczej nie. Trzeba iść dalej.
kamerka i znowu schody w górę. Ale mocne. Pójdę tu do końca i zobaczę, co tam jest. O, woda. Trzeba iść po jakiejś desce. O kurde, tu w ogóle woda. O, panie, tu ryby pływają. Co tu jest? To jest bryła. Nie, dobrze, dobrze. Aha, to są znaki. Gdzie trzeba iść? Chyba tu. O Jezus! Wlazłem w kompletnie mokre mam nogi. To jest zupełnie na odwrót. To trzeba iść tu. Ja pierniczę. A, teraz nie wiem gdzie. Tu. Tu. Niesamowite. Jak to jest pokręcone. Chlupocze mi w nogach. I tu są okienka strzelnicze. Uwaga. Znowu woda. Nie wiem gdzie jestem. Dokąd doszedłem. To jest chyba koniec. Nie wiem. Naprawdę, ała. No chyba udało mi się wejść z tego labiryntu piekielnego. Pierwsza drabinka. Zimne to. Padł, można wisieć. No. Moja? Nie wiem, czy tak się da. Tylko patrz. Że jak się przyzwyczajesz, to tylko też tak robisz. Przeskocz. A ten krzyż jest na tej drugiej. A, i tą drugą myślę uważaj, nie zbliżaj się za bardzo. To sobie usiądź. A jakie tam są łąki?